Boris Johnson przemawiał w ukraińskim parlamencie. Boris Johnson w ukraińskim parlamencie. To najlepsza godzina dla Ukrainy. Brytyjski premier Boris Johnson w przemówieniu, które wygłosi we wtorek do parlamentu Ukrainy, ogłosi przekazanie temu krajowi kolejnej partii sprzętu wojskowego o wartości 300 milionów funtów, zapowiedziało w poniedziałek wieczorem jego biuro. Johnson będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który zwróci się do Rady Najwyższej od czasu, gdy 24 lutego Ukraina została napadnięta przez Rosję. W transmitowanym poprzez łącze wideo przemówieniu, którego fragment ujawniło jego biuro, powie on m.in., że opór Ukrainy wobec tyranii stanowi wzór dla świata, a Wielka Brytania może być dumna z tego, że jest wśród jej przyjaciół. Jeśli chodzi o uzbrojenie, Johnson ogłosi przekazanie Ukrainie sprzętu do prowadzenia wojny elektronicznej, systemów radarowych, sprzętu do zakłócania nadajników GPS oraz tysięcy noktowizorów. Ponadto Ukraina otrzyma drony mające zapewnić wsparcie logistyczne odizolowanym oddziałom oraz kilkanaście samochodów Toyota Land Cruiser, które pomogą chronić urzędników cywilnych we wschodniej Ukrainie i ewakuować ludność z terenów objętych walkami. Johnson prawdopodobnie poda też więcej szczegółów na temat przekazania pocisków Brimstone i pojazdów opancerzonych Stormer, co ogłoszono już w zeszłym tygodniu. Kiedy mój kraj stanął w obliczu zagrożenia inwazją podczas II wojny światowej, nasz parlament, podobnie jak wasz, kontynuował posiedzenia przez cały czas trwania konfliktu, a Brytyjczycy wykazali się taką jednością i determinacją, że pamiętamy czas największego zagrożenia jako naszą najlepszą godzinę, powie Johnson nawiązując do słynnego przemówienia Winstona Churchilla z czerwca 1940 rok. To jest najlepsza godzina Ukrainy, epicki rozdział w waszej narodowej historii, który będzie pamiętany i wspominany przez kolejne pokolenia. Wasze dzieci i wnuki będą mówić, że Ukraińcy nauczyli świat, iż brutalna siła agresora nie znaczy nic wobec moralnej siły narodu, który jest zdeterminowany, by być wolnym, podkreśli brytyjski premier. Wasze dzieci i wnuki będą mówić, że Ukraińcy nauczyli świat, że brutalna siła agresora nic nie znaczy wobec siły moralnej narodu zdeterminowanego, by być wolnym, powiedział brytyjski premier Boris Johnson w przemówieniu wygłoszonym do członków ukraińskiego parlamentu. Wierzę, że Ukraina wygra, podsumował swoje wystąpienie. Przemówienia na sali Rady Najwyższej wysłuchał prezydent Zełenski. Boris Johnson jest pierwszym zagranicznym przywódcą, który przemawiał do Rady Najwyższej, wprawdzie za pośrednictwem łączy wideo, od czasu, gdy 24 lutego Ukraina została napadnięta przez Rosję. Na posiedzeniu Rady Najwyższej osobiście pojawił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego pojawienie się na sali wywołało owacje na stojąco. Johnson nawiązał do przemówienia Churchilla: to jest najlepsza godzina Ukrainy, która będzie wspominana i opowiadana przez następne pokolenia. Wasze dzieci i wnuki będą mówić, że Ukraińcy nauczyli świat, że brutalna siła agresora nic nie znaczy wobec siły moralnej narodu zdeterminowanego, by być wolnym. Będą mówić, że Ukraińcy swoją wytrwałością i poświęceniem udowodnili, że czołgi i działa nie są w stanie stłumić narodu walczącego o swoją niepodległość i dlatego wierzę, że Ukraina wygra, mówił Johnson, nawiązując do słynnego wojennego przemówienia Winstona Churchilla z czerwca 1940 rok. Johnson, Zachód popełnił błąd. Dostarczamy pojazdy opancerzone, aby ewakuować ludność cywilną z atakowanych obszarów i chronić urzędników, o czym wspomniał mi podczas naszej ostatniej rozmowy Wołodymyr Zełenski, którzy utrzymują infrastrukturę krytyczną. Mogę dziś ogłosić nowy pakiet wsparcia od brytyjskiego rządu o łącznej wartości 300 milionów funtów, w tym radary do lokalizowania artylerii bombardującej wasze miasta, ciężkie drony do zaopatrywania waszych sił oraz tysiące noktowizorów, mówił Johnson w przemówieniu transmitowanym przez łącze wideo. Będziemy nadal dostarczać Ukrainie, wraz z innymi przyjaciółmi, broń, środki finansowe i pomoc humanitarną, aż osiągniemy nasz długoterminowy cel, którym musi być takie umocnienie Ukrainy, ale nikt już nigdy nie odważył się was zaatakować, zapewnił brytyjski premier, przyznając, że Zachód popełnił błąd,
nie udzielając pomocy w 2014 roku, gdy po raz pierwszy została napadnięta przez Rosję.